Zapraszam Was na kolejny odcinek z GTA 4. Zostawcie subskrypcję i dzwonek, jeśli podoba Wam się ta seria. No i miłego oglądania. Mamy delikatną sprawę do zrobienia przy pomocy pałki. Czy damy radę? Niko się nie cacka, dokładnie. Zobaczmy, jaka ta pałka wygląda. Gdzie moja pałka? No nie, ja mam tylko nożyk. Fajnie, dał mi pałkę, mam nożyk. Nie ma to jak dobra zamiana. Weźmy sobie tego Mercedesa, on mi się zawsze podobał w GTA 4. A, musimy przebrać, macie rację, musimy iść się przebrać najpierw. Bo... Płaszcz, jakiego Merola mam teraz, ale beka. Tutaj chyba można było dłuższe światło włączyć, nie. To nie ta gra niestety. Nie potrafię tego włączyć. Albo zawsze są długie włączone, nie wiem. Fiuto tu stoi, patrzcie. Mamy tu Fiutosa, ale super. Dajmy spokój. Pałka jest, ale ukryta, mówisz? A, dobra, o tej pałce mówisz. Czekaj, musimy się teraz przebrać. Mówiliście, że kupił okularki. No, okularki to podstawa. Schowamy może broń. I zobaczmy, okulary. Te nie są fajne. Ale pasowały do czapki. Cyk. Złote. Nie no, przesada trochę. Uwaga. Ej, no tylko... Nie, no to musimy wziąć te złote. A tu są takie szmaty same najgorsze. Musimy kupić buty też inne. Bo mi wtedy brakowało kasy ostatnio. Teraz ja jestem bogaty, to ja mogę sobie pozwolić. Chodźmy sobie kurtałkę kupić. Pamiętam, że tutaj da się... Buty sportowe. Dawaj. Jakieś adidaski. Nie mówcie, że tylko dwa rodzaje butów mamy. Dammit. Tu są fajne buty. Ja nie wiem, czy takich wcześniej Niko nie miał. Niku boy. Płacz na to. 14 dolarów. Pogięło ich? Dobra, kupujemy. Teraz kupimy sobie jakąś kurtałkę. Wiem, że te kurtki ogólnie zawsze takie okropne były. Ja pierdziel, jak to wygląda? Nie można samej koszulki nosić na przykład? Ściągnąć tą kurtkę czy coś? Chyba można było. Tutaj czapki, a już mam odpowiednią czapkę. I musimy wymienić spodnie też. Tutaj są różne spodnie. Weźmy sobie... może te. No dobra, niech będą. Ale kurtkę musimy jakoś ściągnąć. Tutaj niedaleko mam chatę. Podjedźmy moim najnowszym Mercedesem, dopiero co kupionym. I zobaczmy, czy mogę się tam przebrać. Nie wiem, czy nie będzie zablokowana, skoro jesteśmy w misji. Ale może nie. I tutaj zostawimy furę, ona mi tu nie zniknie, jak zostanie. Dresy, które mają więcej parków, będziesz bardziej... Pasków, będziesz bardziej prawdziwy, będziesz miał więcej pasków na dresach, mówisz? Nie wiem. Tutaj możemy się przebrać. Teraz tak, zmianę ubrania, chcieliśmy obejrzeć okulary, spodnie... Dobra, sprawdźmy. Przydałaby się zwykła koszulka? No nie, nie można się tak rozebrać jak w GTA San Andreas, nie? Można przeglądać tylko te stroje, które sobie wcześniej kupiłem. Patrzcie, jak mi się długo w spodnie wczytywały. Nie, ja stąd wychodzę, mi się teraz gra skraszuje. Boję się takie rzeczy robić. Niko super wygląda, tylko musimy pojechać do innego sklepu i kupić jakieś inne rzeczy kiedyś. Nie możesz kurtki zdejmować. No właśnie, nie widzę, lipa jest. Będziemy w kurtce ganiać. Później będzie się dało. Okej, zobaczymy. No, teraz na razie mam tylko ten jeden sklep. Ale wydaje mi się, że tu jeszcze jakiś inny sklepik był z ciuchami w tej części miasta. Coś tutaj chyba jeszcze jest. Możemy zobaczyć chyba na mapce. Nie, bo zobaczcie, są tylko odkryte tylko te rzeczy tutaj. Także... No, wygląda jak lump, krótko mówiąc. Zobaczymy. W jednym sklepie jest sweterek. Ja bym chciał zwykły t-shirt, nie można? Na przykład I love Liberty City, czy coś. Chodźmy sobie... O, radyjko odpowiednie musi być. Odblokujesz z czasem. No wiem, ale ja już bym chciał. Nie tak wyglądamy takich... No ale od czegoś trzeba zacząć, no. Cyk. Poza misją możesz zwiedzać całe miasto. No właśnie, nie całe. Bo mamy tam chyba zablokowany most, wiesz, będzie lipa.
A jak przedostaniemy się do innej części miasta, to zacznie nas policja gonić. To nie jest GTA 5, oszalałeś? Tu jesteśmy. Pyk. Mam nadzieję, że mi fura nie zniknie. Dobra, chodźmy. Cyk, cyk, cyk. Teraz my jesteśmy lichwiarzami. Dobra, znaleźć coś do odpowiedniego wrzucenia w szybę. Tu chyba można było podnieść cegłę. Coś tak pamiętam. Dobra, mamy. I... hops. W GTA 3 można tak było. Aha, dobra. Mamy cegiełkę i uwaga. To chyba tutaj rzucimy. Hops. Ha, ha, ha. To tylko szyba. Nie kupisz sobie nowych kąpielówek, koleżko. Jedźmy dalej. Samochodem rzucaj. Kurde, nie mam takich modów. A są takie mody na pistolet grawitacyjny. Ogólnie w GTA można normalnie cegły podnosić, a to tylko chyba ze względu na tą misję. Wiem, że cegły tutaj są porozrzucane gdzieś tam po świecie i można je podnosić, ale no, nie ma większego chyba sensu, nie? Nie wiem, czy jest więcej przedmiotów poza cegłami, które można podnosić w GTA. Raczej. Tutaj w czwórce zawsze bardzo łatwo można było się rozwalić. No ale jak się rozwaliliśmy i zniszczyliśmy mocno samochód, to chociaż było śmiesznie, że był taki pognieciony straszny, nie? Więc crash testy były tutaj zawsze przyjemne. Zrobimy jakieś chyba crash testy czy coś. Jest mod na grafikę. Wiem, ale ja próbowałem tych wszystkich modów na grafikę i wiecie co? Gra się w ogóle nie uruchamiała. Jest straszny problem, żeby ją odpalić. A co dopiero z jakąś tam... wiesz, lepszą grafiką, jakimś tam modem. Jest problem, no. Da się puszki po piciu rzucać. Chyba gdzieś tutaj są jakieś automaty z puszkami, to sprawdzimy to też. Hey, Yokel. You managed to do the job? Get Vlad his money? Tak. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying. Okay. Can I go now? Sure. Get out of my face. Okay. Załatwione. No i cyk, zapisana gra. Teraz chyba dostaniemy jakiś telefon. Dostaniemy $200 od Vlada. Jego chyba będziemy musieli zabić na, no, po skończeniu misji u niego za to, że mówi cały czas do Niko Wieśniak. Idziemy nową furą. Dobra. Jedziemy do Romana. Zobaczymy, o co mu chodzi tym razem. Pewnie się znowu wplątał w jakieś tarapaty. No ale jak ma Niko teraz, to Niko mu ciągle wszystko, wiecie, robi, nie? Załatwia mu takie trudne sprawy. Dostaliśmy wiadomość od Vlada, zobaczmy. Zanim ci jeszcze jakąś robotę, prostaku. Przyjedź za jakiś czas do baru, żeby to obgadać. Okej, spoko. Za jakiś czas przyjedziemy. Zawsze kradłem ten radiowóz, co stoi kilkaset metrów od domu i jeździłem... Miałem strzelbę z nabojami. Uuu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 
ten pomysł mi się bardzo podoba. Strzelba z nabojami, to brzmi jak dobry plan. Rzeczywiście, jest ten radiowóz. Wsiądziemy do niego i wsiądziemy, bo mi się podoba ten Mercedes, ale musimy poczekać, aż przejedzie radiowóz po drugiej stronie skrzyżowania. Dwa radiowozy koło siebie, nieźle. Schowamy Gnata, żeby nie było. Tu jest chyba posterunek policyjny czy coś. No i będzie teraz... ryzykujemy i zabieramy radiowóz i stracę furkę, ale też futo jeździ. Dobra. Ja najruchliwszą ulicę wybierałem i rzucałem granaty między samochody. Dobra, mamy shotguna czy nie? Pocz! 5 naboi.
Dawajcie, zbieramy, jedziemy tak po ten... Go radiowóz, mówicie? Jedziemy tak po całym Liberty City i zgarniamy amunicję do shotguna, póki nie ma jeszcze ammunition. Ale beka. Musimy znaleźć jeszcze jakieś miejsca, gdzie są bronie poukrywane w czwórce i sobie pozbierać. Będę taki kozak, nie? Nikt mi nie podskoczy. Siema, siema, siema wszystkim nowym, co wpadli. Lucek został podpuszczony. No kurde, musiałem tam zajechać, zobaczyć. Dobra. Ale super jest ta fura, mi się podoba bardzo. No taka limuzyna, nie? Leć słabułą, Lucek. Spoko. Roman Belik Enterprise. Mr. Belik is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. I'll tell him. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, man? Mocham. Hello, Roman Belik's office. Shit, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. Okay. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend. W sumie zaczyna mi się podobać ten ubior. 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 We should talk sometime. I'm a good listener. Okay. Idziemy chyba na kręgle. Oh my god. Stara jest ta gra, nadal nie ma 60 FPS-ów. No są, ale wiesz. O, jedziemy po Little Jakuba, tego. Rasta, kojarzycie. Zjarany ziomek. On nie jest zjarany, po prostu jest rasta. Musimy mieć odpowiednie radio do tego. Jedziemy. On chyba jest sprzedawcą broni albo coś takiego. Coś tak mi się kojarzy, że będziemy mieli teraz jakąś strzelaninę. Kanutka. Wsiadaj! Patrzcie. Ten cały czas zjarany jest. To Jakub. Alright, brother. Alright, brother. Let's go, Rasta. Alright, brother. Nie mogę z niego. Respect, alright. I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. You're my Roman's cousin. Prawdziwy Romana kuzyn z ciebie jest. Jak Yoda mówi tak trochę. Dobra, musimy iść na górę. Znaleźć dobrą miejscówkę. I będziemy strzelać, nie? Tylko tutaj właśnie z tym strzelaniem jest dziwnie, bo takie jest jakieś autonamierzanie, nie wiem. Możemy kłócać w GTA 4! Nice! Szkoda, że w GTA 5 nie ma kręgli. Chyba nawet bilarda nie ma, nie? Cegły? Czekajcie, mogę podnieść cegły? Chyba nie. Ale patrzcie, on shotguna, oni tu nie mają szans. Są worki na śmieci i tak dalej. Ale możemy kłócać. W GTA 5 możemy się tylko skradać. Pod kół jest osłona. Okej, okay, zaraz zobaczymy. Jacob. Oh. Serio? Ho. Dawaj, Batman. Nara. Coś dziwnie jest z tym strzelaniem. Jak nakieruję na sylwetkę postaci, to nie mogę ruszać myszką na lewo i prawo, wiecie? Tak dziwnie jest trochę. Tak mogę wybrać jakby części ciała, w które strzelę dokładnie. To chyba dlatego, że mam podłączonego pada do komputera i to trochę psuje sterowanie w GTA 4. Skasuj go! Patrz, to będzie one shot, one kill. Dobra, przesadziłem.
Fajnie tutaj z tymi postaciami, bo one zachowują się jak te szmaciane lalki, nie? Tak trochę. Dobra, idziemy do mojego merca i jedziemy dalej. W GTA 5 jest dart, tenis. No jest, jest. Chyba bilard? Nie, bilarda chyba nie było. Jeśli się opłaca. Okej. Dobry ragdoll, tak. No, to było spoko właśnie. W tej części GTA. Nie to co w piątce. No, w piątce tak to dobrze nie działa. Tak chyba, może bardziej realistycznie jest w piątce, ale więcej frajdy dawało. Dawało nam to, że te postaci gdzieś tam się obijało od tych samochodów i tak wiesz. Ciekawiej było chyba, nie? W GTA 5 nie można dziewczyn wyrywać. Ty właśnie, a co z moją laską? Musimy do niej zadzwonić chyba. Książka telefoniczna, Michelle. Za godzinkę. Okej. Okay. O 10:30. Okej. Okay. Ole fura, patrzcie, taką furą podjedziemy, to od razu będzie gotowa. Puśćcie ją, kofura! No i super, ale będziemy mieli brykę teraz. Kurde, Huntley Sport. Czujecie to? O 10:30 jesteśmy umówieni z Michelle, musimy tam podjechać. Jak podjedziemy taką furą, ja powiem wam o nią. Oho. Ja nie wiem co ona zrobi, pasika się. Wysiadaj, gnoju ty. Będziesz mi się tutaj. Nara. A i jeszcze jedna fajna rzecz jest w GTA 4. Tutaj, jak ktoś chce nam się wbić do samochodu, to się przyczepia do klamki ręką. Kojarzycie ten motyw? Dobra, teraz musimy poczekać do 10:30. Jakub dzwoni. Ktoś tam chciał, ale nie wiem. Musimy czekać jeszcze 30 sekund chyba, nie? Bo tutaj... Nie, minuta trwa 2 sekundy chyba. Raz, dwa, trzy. 3 sekundy trwa minuta w GTA 4. Rzadko się zdarza, ale bywa. Nie jest to trudne do osiągnięcia. Wystarczy podczas, gdy ktoś chce nas wywalić z samochodu, zacząć przyspieszać i tyle. Masz tam być przed 10:30. Okej. Okay. Zostało jeszcze, no, trochę, minuta jakoś, taka realnego czasu. Mamy misję u Jacoba, więc będziemy... No dobra, chodźmy o 10, przed 10:30. Ale zobaczcie! Zobaczcie, zobaczcie. Ten samochód jest świetny. Dobra, to zabawne. Coś tam chce Roman od nas, ale jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy przed, okej, okay, spoko, już, spokojnie. Wsiadaj. Dobra, musimy rozgrać opony. I zobaczcie, teraz pojawiło nam się więcej miejsc, gdzie możemy ją zabrać. Okej. Okay. Spalony. Nowa kurtka, bardzo ładna. Nowe spodnie, bardzo... Okulary ci pas... Jeszcze jakby o czapce powiedziała coś więcej, to... spoko. Ej, ona jest jakaś czurnięta. Długi o gangsterów? Nie. Ja chyba nie. Nie ma to jak... Świetna konwersacja z Michelle. Dobra, chodźmy na jakiegoś drinka. To będzie taka... Patrzcie oko fur... Ale nie, nie możemy kraść przy Michelle. Teraz musimy się podniecać Huntleyem Sportem. Tam Michał Banshee. Musimy je zgarnąć. To się rzadko zdarza, że w tej części miasta jeździ taka fura. Ale następnym razem na pewno ją sobie przygarnę i będę miał nowy samochód. Kurde. Pewnie, że tak. Czekaj, musimy schować broń. My nie jesteśmy z niej goście. O. Przy Michelle jesteśmy tymi dobrymi. Stój tu, furka. Ona jest czurnięta, bo ona jest tajna agentka, ale żeś mi teraz zdradził, no. Czekaj, tutaj musimy coś porobić. Powodzenia wracając do domu. Mówisz? To się chyba grało w rzutki, nie?
Mogli trochę podrasować efekt prędkości, mówisz? Dobra, odwieź się. Czemu ja mam prowadzić? Ja się źle czuję. O kurde. Panie Niko Bellic, pan masz za mocną głowę na amerykański alkohol. Okej. Okay. Symulator bycia pijanym. Kto nie chciałby zagrać taką grę? Dobra, wsiadamy do auta. O, a teraz nagle normalnie wsiada, nie? Nie zrobili pijanie animacji wsiadania. Dobra, próbujemy dojechać moim nowym Huntleyem do domu. Nic się nie stanie. Będzie dobrze. Kurde. Patrzcie na to. Elegancko. Ty, Dukes tutaj, ale tu super fury. Musimy tu przyjechać zaraz i pozabierać jakieś samochody. I musimy wsiąść do radiowozu policyjnego, żeby ten... Patrzcie, jaki Dukes wyrąbany. Ja nie mogę. Oj. Dobra, będzie oh shit. Nie, chyba nie będzie nic z tych rzeczy. Damy sobie radę, spokojnie. Oh my god. Ale ten Huntley jest fajny. Podoba mi się. Dobra. Aby spróbować szczęścia, pożegnać się z dziewczyną. Nie no, pożegnamy się, będziemy niedostępni. Okej. Okay. Ona jest właśnie chyba tajną agentką i w pewnym momencie, jak będziemy już w centrum miasta mieli tę misję, to się ona okaże tą tajną agentką. Kiedy z huśtawką? No już z huśtawką się bawiliśmy, spokojnie. Teraz tak, jedziemy Huntleya odstawić do moich zapisanych furek. Następną furkę, jaką sobie zapiszę, to będzie Banshee. Musimy znaleźć Banshee. Patrzcie, Sabre GT, ja pierdziele. Roman dzwoni. Czy pomagasz mi znaleźć w rodzinnym biznesie? Oficjalną pomoc. Misje taksówkarskie chyba o to chodzi. Tak, mogę pracować normalnie. Kto by tam chciał takie głupie rzeczy robić? Teraz tak, musimy wypchnąć samochód Romana. W sumie nim byśmy mogli robić tę misję, ale kurde, ja mam tu Huntleya, sport. Lucek mistrz podrywu po pijaku, kurde, pewnie, że tak, trzeba mieć jakąś strategię już od samego początku. Patrz, no tutaj Sabre, ale jest w idealnym czerwonym, biało-czerwonym malowaniu. Moglibyśmy zgarnąć, ale jest z tyłu radiowóz policyjny, dobra, ryzyk, bierzemy. Sabre GT, patrzcie, co tu się dzieje. Kurde, jakie przyspieszenie ma. My god. Musimy teraz uciec z policji, tutaj Dukes stoi. To dobra strategia, pewnie, że tak. Damy sobie radę. W ogóle, żeby odpalić GTA i żeby nie krzaczyło co chwilę, trzeba było trzy komendy wpisać przy uruchamianiu. Serio. Inaczej się nie dało w ogóle grać. Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, mam Sabre GT. Ej. Tutaj chyba jest... Tak, wiecie co tutaj jest? Tu jest kafejka internetowa. Tylko nie wiem, czy już mogę z niej korzystać, czy będę musiał poczekać do czasu, aż przejdę do tego momentu. Dobra, zobaczmy. Tak, już mogę korzystać, dobrze jest. Okej. Okay. Jezu, zaraz znajdziemy ten. Czekaj, motoryzacja. Patrz, Grotti, nie? To jest Grotti? To jest... Będziemy mogli potem zabierać te samochody. O! Prezydente. Turismo to jest. Ale to jest chyba Grotti Turismo, nie? Fletcher. Banshee. O, i ten jest dobry, to jest ten Chrysler fajny. Dobre. Informacje, cyk. Policję łatwo zgubić. No wiesz co, nie do końca, jak ma się więcej gwiazdek, to nie jest tak ciekawie. O, a stąd można to już w ostatniej części miasta jest, tu są właśnie Hammery i takie inne ciekawe samochody. Właśnie nieciekawe samochody. Tam. Dupy pooglądaj. Czekaj, zaraz zobaczymy. Tutaj były dupy. Tutaj. Znajdź miłość. Ty, a dawajcie z facetem się spotkamy. No ty jest jakiś odpowiedni.
Nauczyciel. Preferencje. Heteroseksualność. No to nie. Ale się umówimy. Umówimy się z heteroseksualnym facetem. Zobaczymy, co się stanie. Silny i pocieszający. Dobra, spoko, może być. Idziemy na spotkanie z kolesiem. Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale spoko. Czekaj, ja podjadę Sabre GT, to mu się spodoba chyba, nie? Deszcz zaczyna padać. O, będziemy mieli teraz trochę driftowania. Patrzcie, o teraz... Patrzcie, jakie driftowanie. Dobra, gdzie możemy się z tym gościem... Z dziadkiem jakimś. To był taki trochę dziadek. No nie dziadek jeszcze. 40 lat. Gdzie on? Jak mamy się z nim umówić? Ja się chyba z nim umówiłem, tak? Książka telefoniczna. Nie, tutaj nie. Wiadomości. Tu nie. Organ. Ja nie wiem, gdzie ja się umówiłem. Chyba mu się nie spodobało. On chyba po prostu nie odpowie na moje zaloty, coś tak myślę. Nie da się z nimi spotykać. A nie, no to kurde, nie fajnie. Dobra, to w takim razie zrobimy standardową akcję. Kurde, chciałem ten radiowóz odwiedzić i zabrać z niego shotguna. Ale akurat przyjechał inny. Patrzcie, co my tu mamy, laweta wielka. Kurde, 3 radiowozy w jednym miejscu. Nie wierzę w to, dobra. Pasujemy z tym shotgunem teraz. Da się z Kiki, Michelle i Karlin jakoś tak. Od nich są te bonusy. No ja nie pamiętam już, jak to było. Ale z facetem chyba się nie da. Dobra, chodźmy. Chodźmy do Vlada następną misję zrobić. U małego Jakuba są fajne też misje, nie? This is the joke. Okej. W końcu jakaś pochwała. Moskowski jerk, who owns the laundry in the Masterson Street, thinks in this country business is done different. Okay. Local cops on us. Okay. So, jerk needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know. Might is okay. Right. Hey, stop that smoking back there. Marshall, easy, buddy. Do what you gotta do, but remember, you see a cop. Spoko. No, I see anyone. I don't know you. Ho ho. Da się, jest misja geja trzeba zrobić. Aha, dobra. To teraz chyba nie. Później musisz podjechać na internet, sprawdzić pocztę, bo tam jest info, dostaniesz czy chcesz czy nie. Aha, dobra, rozumiem. Teraz musimy jechać do pralni. Patrzcie, jaki mam wybór furek. Teraz mam dwie fajne furki. Nie wiem, którą zamienić na Banshee, która jest w tej drugiej części tam tego miejsca. Stary Tetrick, ten Vlad. No kurde, będzie trzeba go też kropnąć, nie? Ja bym tu wszystkich kropnął. Dobra. Chodźmy teraz ogarnąć tą sprawę, bo tutaj ktoś nie chce płacić podatków. Musimy ściągać długi, jesteśmy lichwiarzami w tym momencie. Ale przestaniemy nim być, jak Vlad nam się nie spodoba. Pozostawianie otwartych drzwi w GTA Vice City i GTA 3 skutkowało tym, że samochód zapisywał nam się w tym miejscu na dłużej. W GTA 4 nie pamiętam, czy to działało, ale wiem, że możemy te drzwi urwać, znaczy inny kierowca może nam je urwać, więc wolę je zamknąć, bo to jest zbyt ładny samochód, żeby go tak niszczyć. Chodźmy. Okej, okay. Goń właściciela sklepu. To jest sklep? To jest chyba pralnia. O, reszty! Nie, moje sabre! Kurde. Okej, okay. Czemu nie mogę z tamtej strony otworzyć? Dobra, bierzemy tego. O, ucieka nam. Gdzie on pojechał? Tu chyba. Dobra, widziałem furgonetkę, ale moje sabre, co z nim? Już koniec. To właśnie jest słabe w twórce, że... wiesz, no, samochód, który sobie gdzieś tam zdobyłeś, no później już go nie będziesz miał, jak pojedziesz gdzieś dalej. Niestety nie odzyskasz fury, no wiem. No patrzcie, ale oni tutaj grają, te boty, grają w jednej drużynie przeciwko mnie.
Dobra, trudno. Zdobędziemy inną furę. Ważne, że Huntley Sport jest zapisany pod katą. Chociaż tyle. Pamiętam, jak dbałem właśnie zawsze w GTA 4 o furki, żeby je mieć na dłużej. Nie ten, to inny. Dookoła mnie. Dobra, nie musimy go spychać. Bo ja mam gnata. Mogę mu przebić opony, więc spróbujmy. Nie będziemy go spychać. My tu mamy inne sposoby. Coś jeszcze, boy? Zobacz, ile mam amunicji. Ty nie masz... O, już. I koniec tematu. Każda gra ma plusy i minusy. No tak. Okej. Okay. O nie. Okej. Nie fajnie. To jakieś połączenie Hondy Civic z Volkswagenem Scirocco. Mówisz o tym? O tym, o bliście Compact? Cholera wie, czego to jest połączenie.